Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam 15 faktów dotyczących Mohameda Salaha, świetnego piłkarza, świetnego napastnika Liverpoolu, który praktycznie strzela bramkę za bramką co mecz, ma praktycznie tutaj bramkę na swoim koncie, jeśli nie bramkę, to asystę. Bardzo ciekawe, myślę, że fakty z jego życia. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zacznijmy od tego, że pierwszym faktem, że ten piłkarz ma 25 lat, a ma tak świetne tutaj statystyki, tak świetne wyniki, gdzie dla piłkarza często mówi się, że najlepszy wiek dla piłkarza to jest między 27, 8 a 32, 33 rokiem życia, to wtedy właśnie zdobywa najwięcej bramek. W przypadku Mohameda Salaha to jest zupełnie inaczej. Drugim faktem jest fakt, że ten talent jego tak naprawdę eksplodował pod wodzą Jurgena Kloppa w momencie, kiedy Jurgen Klopp na niego postawił w Liverpoolu. Trzeci fakt jest taki i też jest on bardzo ciekawy, a mianowicie Mohamed Salah prawie był jedną nogą tutaj w Polsce, w Warszawie, a dokładnie w Legii Warszawa. Legia Warszawa dostała propozycję zakupu tego piłkarza za kwotę 150 tysięcy euro, czyli około 600 tysięcy złotych w 2011 roku. Natomiast Legia Warszawa, jak wiadomo, tutaj z historii nie skorzystała z możliwości pozyskania tego piłkarza. Zresztą bardziej tutaj Legia pozyskuje piłkarzy tutaj z Bałkanów, tak, w tamtym przynajmniej czasie. No ale rzeczywiście taki piłkarz Mohamed Salah był oferowany Legii Warszawa. Następnym faktem jest to, że tutaj jego idolami piłkarskimi byli, czy są dalej, Zidane oraz Luis Figo. Następnie Mohamed Salah jest także osobą, która wspiera różnego rodzaju organizacje pozarządowe, organizacje humanitarne. Przekazał m.in. 500 tysięcy funtów na tutaj budowę, na zakup sprzętu do szpitala w Egipcie. Kolejnym faktem ciekawym z jego życia jest to, że w 2014 roku tak naprawdę zawiesiłby korki na kołku, z tego względu, że jego kariera piłkarska stanęła pod znakiem zapytania. Miał tutaj odbyć obowiązkową służbę wojskową w swoim kraju, aczkolwiek jakoś tą sprawę tutaj załatwiono, uregulowano. Kolejnym faktem jest to, że tutaj Mohamed Salah występuje z numerem 11 na koszulce. Następnie Mohamed Salah uznawany jest także za egipskiego Messiego. Wiadomo, że z Egiptu jest bardzo mało tutaj piłkarzy, którzy by robili jakąś karierę dużą w Europie, natomiast absolutnie tutaj Mohamed Salah jest jednym z najwybitniejszych, jeśli nie najlepszych na ten czas piłkarzy, którzy pochodzą z Egiptu. Następnie ciekawostką jest fakt także tutaj pewnych animozji, a mianowicie tutaj Mohamed Salah jest zadeklarowanym muzułmaninem i był problem z tego względu, że nie uznaje on państwa Izrael i pojawił się problem, ponieważ w pewnym momencie jego drużyna grała z Maccabi Tel Awiw i w ogóle ten piłkarz nie chciał wyjść, tak, nie chciał grać przeciwko Maccabi Tel Awiw, nie chciał potem podać nawet ręki piłkarzom z drużyny przeciwnika. Ostatecznie tutaj trenerzy oraz działacze namówili piłkarza, żeby wystąpił, zagrał. I rzeczywiście zagrał, aczkolwiek ręki dalej nie pokazał, znaczy nie pokazał, nie podał ręki tutaj piłkarzom z Izraela. Kolejnym ciekawym faktem jest to, że dzisiaj jest ustawiony jako nominalny napastnik na szpicy, jako taki egzekutor, można powiedzieć, jeśli chodzi o piłkę nożną, a jeśli chodzi o bramkę przeciwnika. Natomiast w dzieciństwie ta pozycja się zmieniała. Był skrzydłowym, był także defensywnym piłkarzem, gdy był trampkarzem. Natomiast z czasem ta pozycja się zmieniła, został przesunięty na szpicę. Następnie kolejnym ciekawym faktem jest to, że swego czasu występował także w Fiorentinie, gdzie występował z numerem numer 74 i jest to odniesienie tak naprawdę do wydarzeń, które miały miejsce w 1974 roku, a mianowicie do tragedii, która wydarzyła się na stadionie Porta. Tam zginęli kibice na tym stadionie i to jest, i wtedy właśnie, gdy występował w Fiorentinie, miał tą koszulkę z tym numerem ku czci tak naprawdę tych ofiar. Kolejnym faktem jest to, że tutaj Mohamed Salah występował w przeszłości w Chelsea. Tak, występował także w Chelsea, był w szkółce Chelsea, aczkolwiek Chelsea się na nią nie poznała,
podobnie jak tutaj na The Brainie, później oni poszli do innych klubów i ten talent eksplodował. I to też pokazuje, że nie można żadnego piłkarza od razu przekreślać. No i że też gdzieś są luki w tych szkółkach, tak? Zobaczmy sobie, co było z Robertem Lewandowskim. Wszyscy mówili, że Robert Lewandowski nigdy nie zrobi kariery w Legii Warszawa, nikt na niego nie stawiał. Natomiast to też pokazuje, ile w piłce nożnej liczy się talent, a ile liczy się własna praca, własna inwencja, chęć udowodnienia, chęć pokazania i plany na życie. Tak, no można mieć świetny talent, natomiast jeżeli ktoś go nie szlifuje, nie kontynuuje, nie pracuje ciężko, no to ten talent może posłużyć przez jakiś czas, ale później na samym talencie się nie da nic zrobić. Następnie ciekawostką jest fakt także, że tutaj właśnie Mohamed Salah jest zadeklarowanym muzułmaninem i po tym jak strzeli bramka wykonuje charakterystyczny gest sujud, charakterystyczny właśnie gest dla muzułmanów. No i teraz tak, jeśli chodzi tutaj o, jeśli chodzi po prostu o Mohameda Salaha, spotkał się z pewną krytyką swego czasu, no wiadomo tutaj ze względu na swoją religię pojechał, znaczy krytyka po prostu, która spowodowana była tutaj religią, ponieważ swego czasu pojechał do Szwajcarii, gdzie odbierał nagrodę na najlepszego piłkarza i tam pocałował publicznie w policzek prezenterkę dziennikarską, no wiadomo, że tutaj pochodzi z Egiptu, kraj bardzo silny, silnie muzułmański, no i to nie spodobało się tutaj kibicom, publiczności i to spotkało się z krytyką, jakby on sam odrzucał atak, mówił, że jakby to jego zachowanie, no wiadomo, że w Europie troszeczkę tutaj inaczej trzeba się zachowywać, tak, no to są też, to jest media, odbieranie nagrody, że to było tak naprawdę, że tutaj kibice nie skupili się na jego dokonaniach piłkarskich, tylko na tym, że akurat pocałował dziennikarkę w policzek. No ale tak to właśnie wygląda. No muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawy piłkarz. Dla mnie, jeśli chodzi o mnie, to tutaj Mohamed Salah jest to przykład kolejnego piłkarza, którego świetnie potrafi wyciągnąć Jurgen Klopp. Jurgen Klopp absolutnie ma tutaj talent do wyciągania tak, tego, co najlepsze z piłkarzy. Zobaczmy sobie, poszedł Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski do Borussii Dortmund, wyciągnął z nich to, co najlepsze. Podobnie było z Mohamedem Salahem. No, był w Fiorentinie na wypożyczeniu, był w Chelsea, był proponowany do Legii Warszawa za malutką tak naprawdę kwotę 150 tysięcy euro, dzisiaj jest warty pewnie dziesiątki milionów euro, ale też nie oszukujmy się, w Legii Warszawa nie rozwinąłby tak skrzydeł, tak jak to ma miejsce w Liverpoolu, tak, no Liverpool chociażby tutaj gra po prostu w bardzo silnej lidze, też występuje tutaj w rozgrywkach i to po prostu ma tam ogromne szanse na rozwój. Natomiast tak powiedziałem, absolutnie za jego tutaj sukcesem stoi Jurgen Klopp, to on wyciągnął z tego piłkarza po cały potencjał maksimum. To jest też zawodnik bardzo inteligentny, który bardzo dobrze czyta grę. Mi się na przykład podoba w jego grze taka lekkość, lekkość po prostu gry, taka finezja, a nie taka toporność, tak? No tak mamy to w lidze angielskiej. Dostanie piłkę 2 metry przed bramką i huknie z całej siły tak, żeby rozwalić tą siatkę. Widać, że Mohamed Salah, ja bym powiedział, że on ma podobną charakterystykę do Roberta Lewandowskiego, to znaczy on dostaje piłkę nożną w pobliżu tak bramki, w tutaj polu karnym i on tak naprawdę robi to, co Robert Lewandowski, a mianowicie analiza pod kątem tego, jak strzelić. Nie siłowo, tak? Czyli nie bombać po prostu. Wielu z takich piłkarzy, wielu jest takich napastników, tak zwanych toporów, rzemieślników, którzy dostanie piłkę, byle tylko w światło bramki, tak? Z całej siły, wpadnie to wpadnie, super, jak nie to nie, ale był strzał oddany na bramkę. Mohamed Salah robi to inaczej, znaczy on po prostu robi różnie przewrotki, przerzutki, tak, kiwki, lekkie podania, to dużo też po prostu widać w jego grze techniki, tak, dużo techniki, dużo inteligencji boiskowej, potrafi świetnie czytać tutaj grę zespołu. Natomiast, tak jak mówię, przymierzany także jest, jeśli chodzi o transfery do największych klubów w Europie, do PSG, do Realu, do Barcelony, zobaczymy, jaki będzie jego los. Natomiast absolutnie tutaj mówię pokłony, jeśli chodzi o Jurgena Kloppa, to on go po prostu stworzył,
jako takiego prawdziwego napastnika rasowego, który strzela w tych bramek mnóstwo. Nie pamiętam, jakie on już miał tam statystyki, ale bodajże to było chyba było 36 bramek na 40 meczy, także bardzo, bardzo dużo ma tych bramek, ma także dużo asyst. Piłkarz kluczowy tak naprawdę dla Liverpoolu. Pytanie jest takie, najważniejsze, czy jest to piłkarz, który będzie miał jeden czy dwa sezony dobre, takie świetne, czy jest to piłkarz, który utrzyma tą formę przez kilka najbliższych sezonów. Ale to też pokazuje, że warto zawsze marzyć swoje, mieć swoje marzenia, także zawsze warto po prostu dążyć do swoich celów, bo prędzej czy później się to zrealizuje, tak? Zobaczmy sobie, że jego tutaj kariera piłkarska też nie była taka prosta, a pod skrzydłami Jurgena Kloppa absolutnie ten piłkarz się rozwinął. No, kosmiczne tak naprawdę ma tutaj statystyki, jeśli chodzi o skuteczność. Zobaczymy po prostu, jak tutaj jeszcze Mohamed Salah spisze się dla swojej reprezentacji, ile ze swoją reprezentacją zdobędzie bramek, ile dla swojej reprezentacji strzeli bramek. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, to było 15 faktów dotyczące Mohameda Salaha, napastnika Liverpoolu na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!